nazywam się Jurek Kleszcz. Fotografuję blisko 50 lat. Prawie 30 lat byłem fotoreporterem sportowym. Pracowałem między innymi w katowickim sporcie, w przeglądzie sportowym. Nigdy nie byłem takim wielkim fanem sportu, a już tym bardziej kibicem. Może dlatego właśnie dobrze mi się fotografował sport. I nigdy nie interesowały tabelki, wyniki, za to mnie interesowali ludzie, jak się zachowywali w różnych, bardzo często ekstremalnych sytuacjach, a często zwyczajnie ludzkich, czasami wręcz idiotycznych. Oprócz standardowej fotografii, takiej typowo gazetowej, udawało mi się czasem coś złapać jeszcze innego, właśnie takiego, tym bardziej ludzkiego. Tego typu fotografie nazwałem kleszczyzmami. To, co tutaj prezentuję, to jest tylko fragmencik dużo większej całości. A myślę, że warto czasami trochę odetchnąć i z przymrużeniem oka spojrzeć na sport w taki troszeczkę inny.